Około południa ciężarówka do przewozu makulatury próbowała skręcić z ulicy Starołęckiej do pobliskich zakładów przy ulicy Romana Maja w Poznaniu. Kierowca prawdopodobnie zbyt późno zauważył nadjeżdżający tramwaj linii numer 12, który zmierzał w stronę ronda Starołęka. A siła uderzenia była tak duża, że w tramwaju zbiło się kilka szyb. Motorniczy oraz, jak się okazuje, kierowca ciężarówki zostali ranni. Ruch tramwajowy na Starołęckiej był przez około 40 minut wstrzymany. Przed chwilą uszkodzone pojazdy usunięto z torowiska i sytuacja w tym miejscu wraca do normy.